Franciszek Walicki, ojciec polskiego rock'n'rolla, zmarł w wieku 94 lat. Franciszek Walicki założył pierwszy w Polsce zespół rock'n'rollowy Rhythm and Blues. Później powołał do życia zespół Niebiesko-Czarni, w którym grały takie gwiazdy jak Czesław Niemen czy Wojciech Korda. Pisał również teksty. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał słowa do takich przebojów jak Czy mnie jeszcze pamiętasz, Niedziela będzie dla nas, Baw się w ciuciu babkę czy Na drugim brzegu tęczy. Był przyjacielem i nauczycielem wielu artystów, którzy tłumnie przybyli go dziś pożegnać. To był mój świat, Niebiesko-Czarni. Franek mnie pytał, Wojtek, czy ty będziesz chciał zaśpiewać na moim pogrzebie? To mnie zmroziło na początek, ale ja powiedziałem tak, Franek, oczywiście, przyjadę i dlatego jestem. Franek Walicki to są Niebiesko-Czarni i Czerwono-Czarni. Franek Walicki to jest pomysł nazwy Czerwone Gitary i początek współpracy, bo tam dość szybko się z tego wycofał. Franek Walicki to jest wreszcie Breakout, bo wcześniej to był Blackout. On wymyślił tę nazwę, on namówił Tadeusza Nalepę do zmiany stylu i innego zupełnie grania. On zorganizował to pierwsze tournée do Holandii. I był ojcem tych ludzi, którzy tę pasję muzyczną po nim odziedziczyli. Ja jestem jednym z nich. Był nauczycielem, był guru, był przewodnikiem, uczył nas, pomagał nam, lansował niektórych, tworzył właściwie polski ruch big beatowy. To była jego cecha charakteru, on miał po prostu wszystko przygotowane od początku do końca. Jeżeli się za coś zabierał, to dogłębniej badał problem, sprawdzał wszystkich możliwych źródłach, jak, co powinno być zrobione. I taki był do końca. Przygotował nawet swój własny pogrzeb. W gazetach pojawił się nekrolog napisany przez niego. Przygotował też oprawę muzyczną swojej ostatniej uroczystości. Franciszek Walicki zmarł w wieku 94 lat, spoczął w grobie obok swojej żony i córki.